Galeria Olimpia w Bełchatowie nieustannie zaskakuje, przygotowując niezwykle ciekawe niespodzianki. Tym razem kilkoro klientów Galerii Olimpia wybranych w castingu przeszło spektakularną metamorfozę. Tym razem przed sezonem jesiennym chcieliśmy pokazać, że każdy może przejść totalną metamorfozę. Niezależnie od wieku, od płci, od figury. Chcieliśmy pokazać, że każdy może dobrze wyglądać, że wystarczy fajny pomysł na fryzurę, fajne ubrania, makijaż, żeby kobiety poczuły się seksownie w swoich ciałach, a mężczyźni pewnie i też, żeby spodobali się swoim bliskim. Dlatego taki pomysł na odmianę naszych klientów. Tak naprawdę chcemy pokazać, że kupując w sklepach, które są tutaj obecne, możemy zmienić swój wizerunek, co nie oznacza, że musimy dużo wydać. Po prostu trzeba mieć pomysł na siebie. Klientów galerii oddano w ręce najlepszych stylistów oraz wizażystów. O fryzury uczestników zabawy zadbał znany łódzki specjalista Jacek Olejniczak. To są ludzie z różnych grup społecznych, starsze, młodsze, no, z taką aparycją, z inną. Jakby naszym zadaniem jest stworzyć z tego nowy look, natomiast musi być to look, który jest zgodny z, jakby, z ich oczekiwaniami, różnymi rzeczami, które poprawią ich nastrój, samopoczucie. Powody, dlaczego sobie zmieniają się, zgłaszają, jest bardzo dużo. Za makijaż odpowiadała Małgorzata Jakubowska, natomiast stylizacją zajęła się Krystyna Bajor. Wdzięczna praca ze względu na to, że widzimy te osoby teraz, jakby to były nowe osoby, jakbyśmy, nie wiem, dali im drugie życie, drugą szansę. Są babcie wśród finalistów, które po prostu nie wierzyły, że jeszcze coś tak pozytywnego może im się przytrafić w tym życiu, więc bardzo, bardzo wdzięczna praca. Jedną z uczestniczek metamorfoz przeprowadzonych w Galerii Olimpia była Beata Fiederowicz, którą zapytaliśmy, dlaczego zdecydowała się na zmianę swojego wizerunku. Chciałam udział, żeby odnaleźć swój styl, już to mówiłam. W każdym razie chciałam po prostu odnaleźć to, w czym czuję się najlepiej, bo generalnie na co dzień nie wiedziałam, co lubię nosić. I jak? Rewelacyjnie, powiem szczerze, że to jest ten pazur, którego chciałam. I generalnie choć jest trochę za czarno jak dla mnie, ale naprawdę jest fantastycznie, ludzie się tutaj postarali. Jesień to najlepszy czas na zmiany i myślę, że nie warto się bać spróbować. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Pod czujnym okiem zawodowej modelki dzieciaki uczyły się gracji i prezentacji na wybiegu. Podsumowanie metamorfoz poprowadziła Katarzyna Burzyńska, znana z pracy w MTV Polska oraz Radia SK. Wszyscy uczestnicy metamorfoz zaprezentowali swoje przemiany przed publicznością zgromadzoną w Galerii Olimpia. Zdaniem profesjonalnego jury osobą, która przeszła najbardziej spektakularną metamorfozę, jest Anna Antońska. Czuję się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ubrano mnie bardzo ładnie dzięki firmie Gatta, która ten strój przeznaczyła dla mnie. Dziękuję fryzjerowi, panu Jackowi Olejniczakowi, paniom stylistkom. No, wspaniały to był dzień, jest to dla mnie wielkie przeżycie. Metamorfozy klientów Galerii Olimpia to doskonały dowód na to, że nowe ubrania, makijaż i fryzura potrafią całkowicie odmienić nie tylko wizerunek, ale też samopoczucie każdego z nas.